Cześć, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni w kolejnym filmiku poradnikowym, tym razem w poradniku o tym, jak wybrać melona, a konkretnie jak wybrać melona, jak kupić w sklepie melona żółtego, miodowego. Takiego melona w sklepie rozpoznacie po tym, że jest żółty, delikatnie podłużny. Kiedy weźmiecie go do ręki, on będzie się wydawał Wam, kiedy jest dojrzały, to jest taki pierwszy sygnał, będzie się wydawał cięższy niż w rzeczywistości mogło się by wydawać po tym, jak on wygląda. A potem trzeba po prostu sprawdzić tutaj, w tym miejscu, nie tu przy szypułce, gdzie on wisiał na drzewie, tylko z drugiej strony, czy on ma tą końcówkę miękką. Kiedy delikatnie się tą końcówkę wciśnie, ona powinna bardzo łatwo, bez użycia jakiejś większej siły, powinna delikatnie zagłębić się do środka, a potem wrócić z powrotem na swoje miejsce. Skórka powinna z powrotem wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Kiedy melon jest dojrzały, właśnie w ten sposób można go przyciskać. Kiedy melon jest niedojrzały, tutaj to miejsce będzie twarde, trzeba będzie użyć, tak jak w przypadku mojego melona, który jeszcze troszeczkę jest niedojrzały, trzeba będzie użyć sporo siły, żeby go wcisnąć, a z kolei, kiedy melon jest już przejrzały, to tutaj dookoła, tak na promień, w promieniu około 4 cm jest już ciemny, taki dosyć mocno wilgotny, a kiedy przycisnęłoby się go palcem, to wtedy ta skórka już do tego pierwotnego kształtu swojego nie wróci. Także w ten sposób sprawdza się, czy melon jest dojrzały. Można też oczywiście spróbować na węch, ale przyznam, że ten mój niezbyt mocno pachnie. Podobno też dojrzałe melony już mocniej pachną. A jeśli chodzi o przechowywanie melona, sugeruje się, że powinno to być przechowywanie w temperaturze około 10 stopni Celsjusza, czyli w sumie ani nie lodówka, ani nie temperatura pokojowa, tylko nie wiem, może jakaś piwnica czy spiżarka. Chociaż ja przyznam, że ja przechowuję w lodówce i melonom nigdy jeszcze się nic nie stało. Nawet uważam, że one wtedy wolniej dojrzewają, więc kiedy kupuje się takiego melona, którego nie chce się zużyć jeszcze od razu, to warto go do lodówki, myślę, schować. A jeśli chodzi o temperaturę podania, to z kolei podaje się melona w temperaturze pokojowej, najlepiej pokrojonego na kawałki z wydrążonymi nasionami, ale przyznam też, że z kolei ja bardzo też lubię melona prosto z lodówki, zwłaszcza kiedy jest upalny letni dzień. Uwielbiam melona samego pokrojonego, czy to w krążki, czy na takie podłużne plasterki, czy na przykład w sałatce owocowej, takiego wydrążonego specjalną łyżeczką, żeby z melona porobiły się kulki. Ciekawa jestem, czy Wy lubicie melony, dajcie znać w komentarzach i dajcie znać, z czym lubicie je najbardziej. Czy tak jak ja lubicie je jeść bezpośrednio, po prostu pokrojone w kawałki, czy może w jakichś potrawach. Polecam Wam wypróbowanie najnowszego przepisu na Pozytywnej Kuchni, na melona z szynką parmeńską. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie inne co do tego, jak można, może w jakiś inny sposób sprawdzić jeszcze, jak melon jest dojrzały, dajcie też znać w komentarzach. I jeszcze na koniec dodam Wam, żeby też pamiętać o tym, żeby nie wybierać w sklepie melonów, które mają jakieś wyraźne tutaj zanieczyszczenia, wyraźne plamki, skazy na powierzchni skórki. Takie drobne, białe są jeszcze dopuszczalne, jeśli to by były ciemniejsze, jeśli to by były na przykład pęknięcia, jeśli by były ślady, ewentualnie, że melon z wierzchu gdzieś był spleśniały. Takiego melona zostawiamy na sklepowej półce. Dzięki Wam gorąco za uwagę. Zapraszam po więcej przepisów kulinarnych również z melonem na pozytywnakuchnia.pl oraz po inne poradniki, jak kupować inne owoce.